kilka szybkich pytań ode mnie, później pozwolicie, chłopaki, to oddam wam głos. Chciałabym przede wszystkim zacząć od tego pomysłu na walkę, na rewanż z Radczenką właśnie w MMA. Wiemy, że to był twój pomysł. Tak, oczywiście, wiesz, z racji jednej. Dla wielu kontrowersyjna walka, emocjonująca też, miała wiele kontrowersji dla ludzi, więc różne emocje, więc co to wzbudza? Emocje. Ja zawsze chciałem dawać ludziom emocje i nie ma nic piękniejszego jak wymarzenie sobie choćby nawet debiutu w nowej formule, jaką jest KSW, właśnie z walką, która ma swoją historię, która była zawzięta, zacięta i która w dzisiejszych czasach i w tym, co się dzieje na Ukrainie, mogłaby też pomóc Sergejowi. I uważam, bo od razu zadzwoniłem do Martina. Martin, słuchaj, mam pomysł, to tamto, Martin, kurde, w sumie fajna sprawa, no i lecimy. I zdaję sobie sprawę, że to będzie ciężka walka, że to nie będzie chłopcu, tym bardziej, że zawodnik, który już 3 razy walczył w klatce, więc wiesz, czym to się je, a dla mnie to jest debiut. Słuchaj, no nieprzypadkowo barwy KSW są niebiesko-żółte, no bo to jest ewidentne nawiązanie do wsparcia, jakie Polska daje w tej chwili też ogromne Ukrainie. To ta walka między tobą i Sergejem też jest takim wyrazem właśnie mówienia głośno, podkreślania tego właśnie naszego wsparcia dla ukraińskich braci. Ale to, o co chciałam cię zapytać, to jest właśnie ten drugi wymiar tego starcia. Ty sam o tym wspomniałeś, że w takiej sytuacji, jak jest teraz na Ukrainie, to mówienie o tym głośno, pokazywanie tego wsparcia jest bardzo ważne. Czy to było decydujące w tym podejmowaniu przez ciebie decyzji o tym, że właśnie ta walka powinna się odbyć? Tak, oczywiście. Przede wszystkim dlatego, że KSW jest jedną z najlepszych federacji na świecie. Nie ma się tu co oszukiwać. I po takiej walce, niezależnie od wyniku dla Sergeja, będzie mógł powiedzieć coś na ten temat i zostanie to zauważone. I w ogóle walka Polska-Ukraina, rewanż, zawsze budzi jakieś tam emocje u ludzi. Przede wszystkim patrzyłem na to, że w tej sytuacji, którą mają, fajnie by było, żeby zarobił jakieś pieniądze. I przy okazji wyjaśniliśmy sobie coś niecoś. Artur, mój kontakt z tobą jest taki, że za każdym razem, gdy się widzimy prywatnie, czy ja jestem za kamerą, czy rozmawiamy, to mam wrażenie, że ty jesteś mega sympatycznym człowiekiem, a jednocześnie widzę te wszystkie hejterskie komentarze i te negatywne komentarze od twoich antyfanów. Jak ty się z tym czujesz, że może być tak, że jak wyjdziesz do klatki, to wielu fanów na hali będzie kibicowało twojemu rywalowi na twojej ziemi? To jakoś mam to w nosie. Mi się wydaje, że tak nie będzie. Przecież bardzo dużo ludzi z moich kibiców, to też tak nie jest. Słuchaj, mało ważne, wychodzisz i walczysz, są kibice, są twoi wrogowie, czy tam ktoś, kto się nie trawi. Przecież ja nie jestem zupą pomidorową, żeby mnie wszyscy lubili, rozumiesz? I tyle, to jest moja praca. Trudno by było, żeby wszystkich zawodników na gali każdy lubiał. To byłoby beznadziejne, nie byłoby emocji, nie byłoby tego czegoś, prawda? A ja dla swoich jestem zawsze ten sam, to powiedzenie nie wzięło się z przypadku i mówię, wartości mam zawsze te same, a zmieniam się tylko jako człowiek i tyle. Dobra, to jeszcze jedno pytanie ode mnie. Zawsze mówisz o tym, że najważniejsze w życiu to Pumbuś, Cycuś i Misia. Czemu w tej kolejności? Misiunia, czemu w tej kolejności? Nie ma znaczenia jako Misiunia, Cycuś, Pumbuś, bystre, ale nie. Mówię Pumbuś i Cycuś, bo wiadomo, z nimi mam taką relację do dzieci, jak tak to jak dzieci, a Misiunia krzyczy za dużo, więc trzeba to wszystko kontrolować. Także, a Pumbuś nie nakrzyczy na mnie. Pumbuś, ja coś powiem i Pumbuś słucha, także wiesz. Nie, tu naprawdę nie ma znaczenia kolejność, to jest ta moja trójca kochana. No wiadomo, jest jeszcze moja rodzina, wiesz, Bóg i w ogóle to wszystko jest tak jakby w jednym okazałości, wiesz, jedna rzecz, ale Pumbuś i Cycuś, no to mamy nierozłączne, słuchaj, oprócz treningów ja z nimi spędzam praktycznie cały czas, więc ciężko sobie wyobrazić inną kolejność, czy w ogóle nie wymieniać ich, nie? Dobra, to teraz 20 pytań, 20 pytań ode mnie. Nie, już zupełnie, absolutnie na poważnie, bo gdy się ogląda te rozmowy z tobą przed tą galą, przed tym debiutem, to tak naprawdę twoja głowa jest odmieniana przez wszelkie przypadki. Czy ona dojedzie? Czy zagra? Jak to będzie? I to, co robi na mnie wrażenie, to to, że ty mówisz wprost, że ty sam do końca nie wiesz, jak to będzie. No bo tak jak powiedziałem, dzisiaj jest wszystko okej, stoję tutaj, nie mam żadnej presji na sobie, ponieważ nie oczekuję od ciebie nie wiadomo czego, po prostu traktuję to jako przygodę w swoim życiu, ale w każdej przygodzie, którą robię w życiu, daję z siebie 100%. Ale to jest zupełnie coś innego. Nie nazywam się zawodnikiem MMA, jeszcze jak pamiętacie, byłem na tej najwyższej półce bokserskiej, ja zawsze powtarzałem, że by zostać zawodnikiem MMA to jest kupa czasu i z takim przeciętnym zawodnikiem MMA jestem w stanie przegrać, bo to jest normalne. Nie znam tej formuły, dlatego traktuję to naprawdę jako przygodę, a biłem się na ulicy często, w szkole mam chyba 114 słówek, więc pamiętam, jak to wyglądało i się kopnęło i coś, tylko tu jest sędzia, więc dodatkowo mnie to emocjonuje, mam nowe bodźce,
nowy taki radość z tego, wiesz, fajny kontrakt i z tego się cieszę, wiesz, cieszę się po prostu życiem, bo stary, każdemu jeszcze raz to powtórzę, życzę, żeby cokolwiek w życiu robili, żeby doszli do tego etapu, w którym ja byłem, walcząc o Mistrzostwo Świata, może nie wyszło, ale stałem w ringu z tymi wszystkimi kozakami, z których oglądałem za dzieciaka. Oni stali naprzeciwko mnie, Mike Tyson, Evander Holyfield, Lennox Lewis, po obok mojej kobiety siedział Tyson Fury, Aleksander Powietkin. Oni wszyscy tam siedzieli, patrzyli na mnie. Ja w tej chuście łezka mi się uroniła, bo patrzyłem na Kamilę, przetarłem, tylko mówię, co tu się dzieje, wiesz, euforia. I tego życzę każdemu, wiesz, i po czasie zdałem sobie, doceniam to, co w życiu też zrobiłem. I pomimo tego, jak ta walka się skończyła, ja dzisiaj jestem szczęśliwym człowiekiem i cieszę się, bo jestem zdrowy. Do tego mam różne inne możliwości w życiu i stary, cieszę się, a nie czuję jakiejś presji. Oczywiście nie mówię, że tak nie będzie, to może się pojawić w dniu walki, ale dzisiaj jest wszystko na dobrej drodze. Nie nakładam sobie presji, jak widzisz, moje wypowiedzi nie są buńczuczne, wszystko jest wyważone i czekam po prostu na to z niecierpliwością. Ja tobie na Instagramie napisałem, że słuchałem tej rozmowy u żurnalisty, że ona była bardzo ciekawa i pamiętam właśnie takie zdanie na przykład twoje, które ostatnio powtarzasz, że ty wierzysz w to, że wszystko, co najlepsze, dopiero przed tobą. Fajne słowa. Oczywiście, tak wierzę. Wierzę też, że mam sobie coś do udowodnienia, przede wszystkim sam sobie, nie nikomu innemu. I tyle. I wiesz, mam wspaniały team, Kostkę, który przyjechał, który ze mną trenuje, który tak naprawdę jest kimś więcej niż tylko trener, bo mieszka u mnie, trenujemy razem, jemy razem, przyrządza mikstury różnego rodzaju, chlorofile, te jakieś drożdże codziennie tam robi, no mówię ci, masakra. Do tego rano wstaje, jak tam burger, wiesz co zrobili skurczybyki z Kamilą? Ja miałem zawsze chipsy schowane u góry, tam takie, wiesz, chipsy jakieś tam, lubiłem sobie dojeść, to mi schowali, rozdali dzieciom. Ja kiedyś idę po chipsy, a on mówi, ja mówię, gdzie są moje chipsy? A dzieciom rozdaliśmy, tu sąsiadom, wiesz, porozdawali wszystkie moje rzeczy. Ja mówię, jak to? A oni, no tak, nie będziesz jadł chipsów. No i wiesz, i ogólnie ja jestem takim człowiekiem, że potrzebuję mieć bata nad sobą, rozumiesz? Bata takiego, nie kurwa, że ktoś krzyknie, bo jak krzyknie, to ja też krzykiem odpowiem, tylko ktoś potrafi na ciebie wpłynąć, podporządkowujemy się. Ja nigdy nie mógłbym być przywódcą. Mogę robić wszystko, ale jednak taki trochę sterowany. I fajnie, cieszę się, bo razem z doktorem Chyckim Kostka jest w kolaboracji właśnie treningów siłowych, tego wszystkiego przygotowania. I doktor Chycki, kontakt co raz w tygodniu z nim mieliśmy, ustalaliśmy co, jak, czy przyspieszyć treningi, czy zwolnić, czy coś. A Kostuś wszystko to nadzorował, do tego razem spacerki z psami, rozmowy, na przykład jak mu coś tam w treningu widział, to mu zwracał swoje uwagi takie cenne i fajnie, wiesz, całkiem inaczej. No i Anzor, Miekson, Gerard, cały team. W programie u Tomka Sarary, zresztą nie wiem, czy ten tatar tak smakował, jak wyglądał, ale wyglądał bardzo dobrze. Powiedziałeś, że żadnej walki jeszcze nie widziałeś Radczenki. Już teraz u Artura Mazura powiedziałeś, że przynajmniej tę jedną walkę zobaczyłeś. Artur skupił się na tym, że Siergi przewraca się od lekkiego podmuchu wiatru. Ja też zwróciłem uwagę na te jego kopnięcia, te low kicki robiły wrażenie. A w tych walkach dla ciebie jest coś istotnego, coś, na czym się skupiłeś i coś, co jest dla ciebie cenną wiedzą? Tak, i zostawię to dla siebie, po prostu. No, zbyt długo pracuję w tym zawodzie, żeby liczyć, że tutaj się dowiemy nie wiadomo jakich szczegółów. Ale oczywiście, taka robota. Ja powiem o czymś innym. Co z tego, że to powiem, a jak mi to znowu nie wyjdzie? Po prostu po co? Zostawię to dla siebie, wyjdzie, to po prostu mogę powiedzieć, bo pracowałem nad tym, albo to miałem na myśli. A co jakby nie wyszło, po co o tym gadać? I nie narzucać sobie presji. Już się nauczyłem, mam 33 lata, skończyłem niedawno dwójkę wspaniałych dzieci i chyba już wystarczy. W sensie mówię o tych właśnie zapowiedziach, które nie zawsze się sprawdzały. To trochę nawiązując do tego, co mówisz, że po co wiadomo to poruszać. Był tutaj Różal i trochę się śmialiśmy, trochę żartowaliśmy, a trochę mówiliśmy na poważnie. Różal pokusił się o stwierdzenie, że to ty pójdziesz w zapasy z Siergiejem. Dlatego mówię, zobaczymy. Ja na razie się nad tym nie zastanawiam. Dzisiaj się relaksuję, czekam na spacer z Pumbusiem, z Cytusiem. A Gleba zaraz przyjedzie odebrać mój samochód, bo gdzieś idzie do renowacji i tyle. No i na tym się skupiam, stary. Jak będzie sobota, to będę się zastanawiał, jak to. Mam wiele pomysłów w głowie, wiesz, wiele, jak to zacząć. Różne myśli przewijają się przez głowę.
wszystko zobaczymy w sobotę. To ode mnie jeszcze dwuczłonowe pytanie. Czy twoim zdaniem szachy to w dużej mierze bardzo intelektualna rozgrywka? Oczywiście, że tak, ale wiesz, przede wszystkim to jest taktyka, nie? Taktyka i naprawdę uwielbiam grać w szachy. Nie tak, że jestem jakimś fanatykiem, że znam jakieś tam, wiesz, debiuty na pamięć. Nie, gram bardziej, mam tam jakieś swoje schematy i stąd później gram, ale z kostką gramy codziennie, jak jest tylko okazja. Jak jestem w WCA, to z Maćkiem Miszkinem gram i tak to wiesz, tak to kto tam, Janka próbuje Błachowicza namówić na szachy, bo dostał jakieś ładne, pochwalił się, mówię, trzeba w końcu zagrać, także zobaczymy. No i właśnie, czy w związku z tym odczuwasz nie tylko presję przed walką, ale przed tą rozgrywką jutrzejszą, zdaje się, z Siergiejem właśnie w szachach? Jak mam być szczery, to tak, jeszcze przed walką presji nie odczuwam, ale w te szachy powoli zaczyna to do mnie, wiesz, bo to jest taki na pozór, pierwsze starcie, prawda? Nieważne jak to brzmi, ale jest to jednak konkurencja, rywalizacja, konkurencja. Dlatego tak, troszkę się, nie że denerwuję, ale wiesz, tak, to jest takie pierwsze zaczęcie tej naszej potyczki, ale kobiety mówią, że nieważne jak zaczynasz, ważne jak kończysz, więc zobaczymy. Potwierdzam. A czy to prawda, że na jakimś etapie rozmów o twoim debiucie w KSW był taki pomysł, aby ten rywal na początek był jeszcze z wyższej półki, z większym doświadczeniem w MMA? Tak, ale to nie ma teraz żadnego znaczenia. Po prostu jest Sergiej i nie ma się zastanawiać, co by było, gdyby było. Każdy, kto... Nie gadamy o tym. Dla mnie to ma znaczenie, bo to jest dusza sportowca, cały czas te wyzwania. A tak, w takim sensie to nie chodzi o to. Była możliwość jeszcze innego zawodnika, ale ja po prostu stwierdziłem, że no to jest za trudny przeciwnik dla mnie na dzień dzisiejszy. Ponieważ ja nie mam w ogóle żadnego doświadczenia, ale to nie jest tak, że to było, że mamy to robić, tylko takie pomysły, nie? A wiadomo, a ja zaproponowałem właśnie taką osobę i każdemu się to spodobało. I co by nie mówić, każdy, kto się interesuje sportami walki, a tym bardziej boksem, kto oglądał naszą walkę, to widział, że była emocjonująca. I nieważne, jakie to były emocje w trakcie, tylko były emocje i było ponad 2 miliony oglądalności tej walki, więc samo z siebie robi smaczek na walkę jeszcze w MMA. No bo sprawa jest jasna. Tutaj dziś Radczenko, stojąc w tym miejscu, w którym ty stoisz, powiedział, że on czuje się potraktowany niesprawiedliwie, jeżeli chodzi o werdykt tej walki, a ty czujesz, że tę walkę wygrałeś? Tak, ja uważam, że wygrałem, ale już nie chcę do tego wracać, bo ponieważ walczyłem u siebie, a rundy punktowaliśmy już kilka razy, siedziałem na tym, bardzo równa walka, ale walczyłem u siebie i nie takie walki były mało ważne. Dzisiaj dałem mu taką możliwość, byłem pierwszym z tych zawodników, inicjatorem tego pomysłu, więc już myślę, zakończmy ten temat, czy jak było, tylko skupmy się na sobocie i tyle. To co, jeśli pozwolicie, to już ostatni temat, bo wiem, że Cycuś już tam pyskiem o szybę dzwoni, żeby już na spacer iść. Artur, Mariusz Podzianowski. Sporo takich emocji wyszło. I w ogóle, wiesz, nie skupę. Dziwię się trochę Mariuszowi, bo tam ktoś mi tam wstawił, że wstawił jakieś zdjęcie. Jak przecież to była różna rozmowa między nami w gymie i dziwię się, że on tam wstawił. Później to wykasował podobno, bo ktoś mi to wysłał. Gwiazdeczka, tym bardziej jak się zachowuje, wita się normalnie, gada, uśmiecha się, więc stary jaka gwiazdeczka. Po prostu Michał jest moim przyjacielem, uważałem i na 10, nie chcę już gadać, ale 11 na 10 walk, 10 wygrywa Michał, wygrał tą jedną akurat dla mnie, nie dla mnie, tylko dla wszystkich wygrał Pudzian i tyle, ma swoje 5 minut, niech mówi co chce, ja się skupiam na Radczence dzisiaj i that's it. Do tego skupienia zarówno w sobotę, jak i jutro w szachach tobie życzymy i czekamy na tę walkę, bo naprawdę, tak jak mówisz, będą emocje. Dokładnie tak. Dziękuję i pozdrawiam wszystkich. Dziękuję Artur, wszystkiego dobrego.